Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek na Palionowie. Nie było mnie troszkę, ponieważ internet mi nie działał. Internet mi nie działał, miałem komplikacje tutaj z komputerem i bardzo ciężko było mi nagrać filmy, ale już jestem na Palionowie z powrotem. Trzeba ogarnąć, jak wygląda tutaj sytuacja, bo już naprawdę dawno mnie tutaj nie było. Ile dawno, nie wiem, no jakieś 3-4 dni może mnie tutaj nie było, no to już wystarczająco dużo, żeby mówić, że to było dawno. Dobra, widzę, że tutaj mam moją spluwę, w ogóle te spluwy. Czy ktoś używa jeszcze tych broni w ogóle w tym Minecrafcie? Nie wiem, totalnie nie mam pojęcia, ale widzowie, ważne informacje na start. Po pierwsze, zostawcie w górę i subskrypcję, bo to jest, wiadomo, to jest podstawa każdego filmu, to trzeba zrobić. A dodatkowo chciałem wam powiedzieć, że już w tą sobotę, 30 września odbędzie się livestream z otwarcia serwera, więc jeżeli chcecie zobaczyć, prawda, serwer, na którym wy będziecie mogli zagrać, to jest właśnie najważniejsze, że będziecie mogli, znaczy w sumie to już możecie na nim zagrać, tak naprawdę, tak wam powiem po cichu, że jak wejdziecie sobie na ipkidowice.pl, to już możecie wchodzić i brać udział w beta testach, ale oficjalny start serwera 30 września na live, będzie udajwa na kanale, więc tam was serdecznie zapraszam, możecie tam wbić i wyczekiwać, bo naprawdę będzie miodny stream i będzie fajny serwer, na którym będziecie mogli zagrać przede wszystkim z nami również. Dobra, zajmijmy się rzeczami, które są związane tutaj z Minecraftem, a możecie też być na inne kanały. To jakby myślę, że wszystko jest jasne. A i breloka też możecie kupić. Patrz, wszędzie gdzie nie spojrzę, to są jakieś rzeczy. Dobra, czym my musimy się zająć dzisiaj? Musimy przede wszystkim... mam tutaj tego mojego shulkerboxa. Ja muszę zerknąć, co ja mam w nim w środku. W shulkerboxie nie mam nic, co by mi się teraz przydało. Dobra, w każdym razie słuchajcie, ja muszę się rozejrzeć po Palionowie, co tu się No to bardzo ciekawe wejście, jeszcze takiego nie widziałem. Co się stało, że taki biegniesz, taki zdyszany? Dzieje się. Co się dzieje? Dzieje się. Palionowo się kończy. Jak się kończy Palionowo? No odetnij sobie, odetnij sobie. Już ogarnąłeś? Wodą się oblać? Czekaj, ja tu mam gdzieś wiadro. Albo nie? No, słuchaj, biegłem tutaj, no. Jest dym. Słuchaj, dym? Muszę się uspokoić. No uspokój się, na spokojnie. Ktoś się włamał na Palionowo albo coś się złego dzieje. I wtedy przybiegłeś mi to powiedzieć? Tak, słuchaj, bo musisz się uzbroić, albo się stąd wynieść, albo nie wiem, uciekać, nie wiem. Nie wiem, co mamy robić. Ale czekaj, co to jest w ogóle za postać, że ty tak panikujesz nagle? Już widział ktoś, on jest jakby gdzieś... Mister X. O Boże, o Boże. Mister X. A, że takie echo. Dobra. No. Słuchaj, bardzo fajny, żart, podobał mi się, no. Najpierw Paweł go widział tylko. Najpierw Paweł go widział. Ale wyciągniesz ten żart teraz? Ja, o co chodzi? Bo ja myślę, że ty żartujesz. Nie! No nie, no serio! Patrz, najpierw Paweł go tylko widział, to jest biała postać, która ma X-y na oczach. A teraz ja go też widzę i na razie go widzę tylko ja i Paweł. I jest dym. I się boimy, strasznie go, i... Czekaj, a gdzie go widzicie? No byle gdzie on się pojawia. Masz na myśli to, co tam jest na tym posągu taty hejtera? Nie! O, tu jest, patrz! Tu stoi! Co? Kurde, zniknął. Dobra. Dobra, ty jesteś nawiedzony jakiś. Dobra. No nie widziałeś go, no bo nie, ty nie jeszcze go nie widzisz, no. Nikt go nie widzi, tylko ja i Paweł. No dobra, ale dlaczego... Tu jest! Tu! Kurde, znik. O co chodzi? Nie, dobra, mnie było tutaj tylko dwa dni, nie? Jakie to, ale... A ty masz nas za debili, no przecież trochę. Serio nam się pojawia, no naprawdę ci mówię, no. No ale, no dobra, ale to... True story. Czekaj, gdzie jest ukryta kamera? To jest jakiś, jestem w jakimś programie? Jakiś program, wkręcam kubla. Jaki program? Mówię ci na poważnie, że serio się pojawia co jakiś ale czas. Ale stary, ja tu nic nie widzę, to co ty mówisz? No bo ty go nie widzisz, ale ja go spawam na razie tylko widzę, bo nam nie wiem, coś zrobił. No dobra. No to będę się pilnował, nie? O! Tu jest, no patrz, tu. Nie widzisz go, jak stoi teraz tu na arbuzie? Totalnie nie. I zawsze jak się w niego wbiegnie, nie. To znika. Nie ma. Dobra, będę uważał. Będę uważał na tego złego pana. A, właśnie, a poza tym mamy do pogadania, bo... no, nie było cię dwa dni w pracy, zwalniam cię. Aha. No ale, ale mnie nie było, bo ja byłem ale ja nie miałem internetu. A co mnie to obchodzi, a napisałeś mi, że nie masz internetu? No nie, ale nie. No właśnie. Kurde, no. Ale to było niesprawiedliwe. Nawet nie miałem okazji się wykazać. Zapłaciłem tak zielonych za to, żeby móc biznes się wykazać. Biznes się przez ciebie rypnął. A co, już nie masz kliniki? No nie mam, znaczy mam, ale już ściąłem ten kaftan, no bo nie jestem obecnie zdrowy. Chyba. No zdecydowanie nie, skoro ty widzisz jakiegoś białego pana z oczami. Jakie, że X-y ma zamiast oczu, tak jak tam tata hejtera ma? Tak, tak. No tak. Dobra. No
co dobre, no tak jest. No dobra, nie, przecież nie kwestionuję tego, nie? No spoko, jakby będę uważał. Nie podoba mi się to, nie? Że mi nie wierzysz. Ale no razie jesteś zwolniony? Ale ty przychodzisz do mnie, po pierwsze, tak, przychodzisz zdyszany, tu przez drzwi wbiegasz i mówisz mi, że jest jakiś pan tutaj obok, stoi no. Mnie, biały z czerwonymi X-ami na, zamiast oczu, tak? Dobra, tyle. Nie chcesz wierzyć, to sobie nie wiesz, kurde. Ja cię ostrzegałem, jak cię kiedyś dopadnie, to będziesz miał dobra. Problem. Jak mnie kiedyś dopadnie, przyjdę i przeproszę. Dobra? No, no właśnie, no. I będziesz, no, przepraszał. No będę, przepraszam. A, i daj mi ten, może podejmiemy drugą próbę, jako tam, prawda, tej... Nie, nie ma szans, ale, kurde, jesteś zwolniony. Ale słuchaj, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Nie dałeś mi się wykazać, a widzę, że jest teraz pacjent w formie przede mną stojącej, którym się przydała terapia. Tak. Ty mnie nie wyleczysz, bo ty nie masz żadnych umiejętności. Zresztą to i tak muszę pomysł. Zresztą podeszła do mnie lepsza pielęgniarka, zresztą jest ładniejsza. Okej, nie będę w to znikał. Nie wiem, widzę, co tu się dzieje, ale jakiś biały chłop z czerwonymi X-ami, no, zapowiada się ciekawie. Mega dziwna akcja, widzowie. Nie wiem, co mam o tym myśleć, ale Davisonowi chyba troszkę odwaliło, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo... Ja nie wiem, to dla mnie brzmi tak absurdalnie, nie? Ten jakiś X. X, jeszcze część go widzi, część go nie widzi, nie wiem, mega dziwne. Więc wydaje mi się, że nie ma co tego traktować na poważnie, bo... Wydaje mi się, że po prostu troszkę go poniosło. Dobra, zajmijmy się tym, co dzisiaj mamy się zająć. Czyli tak. Słyszycie to? To ktoś szedł, czy mi się wydawało? Ej, dobra, ktoś tam łazi mi pod domem. Słyszałem kroki, ej, nie wiem. Nie wiem, kto mi tu łazi. Co się dzieje? Halo? Ej, kto mi tu łazi? Halo, czekaj, ja tu zobaczę kogoś? Jest tam ktoś? Jezu, jak się straszyłem! Co on tam tak tupie? Ej, dobra, nie. Ktoś tam jest za tymi drzwiami. Halo? O kurde, nie, co jest grane? Dlaczego tam mi ktoś stuka? Co się dzieje? Dlaczego tam mi ktoś się włamał na chatę? O co chodzi? Co tu się wyprawia? Halo? Jest tutaj? Wszedł do domu, czy mi nie wszedł? Halo? Jesteś tu? Halo, jak jesteś, to się pokaż. Ej, dobra, nie wiem, o co chodzi. No ewidentnie słyszałem, że ktoś mi się włamywał na chatę. Ktoś tu wlazł i go nie ma już. Dobra, nie wiem, czekajcie, przez drzwi zobaczę. Zamknął drzwi za sobą. I dobra, nie wiem o co chodzi, ale nie słyszę nic, więc chyba se poszedł. Ej, dobra, jest młyn, bo szczerze myślałem, że po prostu Dave żartuje, a tu faktycznie mi się jakiś... O nie, to coś jest na górze u mnie, nie, to nie, ja mam dość, proszę nie, kto jest u mnie na chacie, proszę. Ja mam dość. Kto tutaj jest? Pokaż się. Dobra, nie, muszę iść na górę. Czekajcie, spluwę biorę w ręce. Spluwa w ręce i idziemy na górę. Ej, dobra, to mi się nie podoba. Co tu się wyprawia. Słyszałem, że ktoś pobiegł na górę. Dobra. Nie ma tu nikogo. Halo, jak tam ktoś jest, to wyjdź. A z domu całkowicie najlepiej. Jak to są jakieś głupie żarty, to dajcie sobie spokój, co? Bo ja nie lubię takich żartów. Halo? Dobra, idziemy na górę. Słyszałem, że ktoś tu wbiegł. Ktoś tu musi być. Halo? Jest tu ktoś? Nie róbcie mi tak. Co? Kto tu jest? Czekajcie, przejdźmy tu. Nikogo nie ma. Halo?
O nie, drzwi są otwarte. O nie, o nie, o nie, on tam pobiegł. Tam ktoś pobiegł. Na pewno. 100%. Nie no, ja nie chcę tam iść. No nie. Halo, jest tu ktoś? Halo? 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 Tu nie było obrazu kiedyś? Ktoś mi zerwał obraz? Halo, jest tu ktoś? No wybieg tędy! Nie. Ja nie wiem, co tu się wyprawia. Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Kto tutaj się ze mną tak bawi? No nie, no błagam! Proszę, nie! Proszę! Proszę, ja nie chcę! Ja nie chcę się w takie rzeczy bawić. Dajcie mi święty spokój! Dajcie mi święty spokój! Niech wyjdzie stąd ten, który tutaj mi się włamał. Ja nie chcę, żeby tu ktokolwiek był. Okej? Okay? Ktoś tu jest przed chatą? Będę strzelał. Uwaga, będę strzelał, jeżeli ktoś tu się pojawił. Jeżeli ktoś tu będzie, to będę strzelał. Dajcie mi święty spokój. Ja nie wiem. Wejdziemy tu na górę. Nie. Halo? 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 Co jest grane? Co się dzieje? Nie! Yeah!